Dzień dobry wszystkim, z tej strony Alien i jedziemy dzisiaj dalej w trasę, wieziemy wołowinę z Lublina do chyba Rostocku. Tak, do Rostocku. Zostało nam jeszcze tutaj parę godzin jazdy, mamy trochę, żeby się przespać czasu. Także już wsiadamy do ciężarówki i ruszamy w trasę. Ktoś się mnie pytał, a dzień dobry, już wam powiem od razu. Ktoś się mnie pytał, jaki mam procyk i grafę, bo mnie trochę przycina. Więc procyk i grafę mam taką, że... Uwaga, czytam. FX9350 GTX770. Jeżeli coś to komuś mówi, mi niewiele, bardzo działa. Dobra. Znaczy wiem, że to jest coś dobrego, ale coś tutaj nam nie gra, że troszeczkę nam się tnie. Także jedziemy sobie. No potem możemy jechać. No jedź, dobra. Ale się wtężolimy przed tą skaniulą. No i tak, zostało nam jeszcze 394 km. Myślę, że spokojnie do tego w tym odcinku przejedziemy. A tematy na dziś są bardziej programy typu dlaczego ja? Słuchajcie, parę razy to oglądałam, nie powiem, bo były takie momenty, kiedy chyba każdy takie ma, no wychodzi, nie wychodzi się z łóżka, włączać telewizję, niech tam sobie coś brzęczy, a ja będę leżeć w łóżku i zamulać, bo mamy jakiś tam dołek psychiczny, to było coś dawno, aczkolwiek ostatnio też na przykład przyszła do mnie mama i cały dzień, ale to absolutnie cały dzień, siedziałyśmy, rozmawiałyśmy i gadałyśmy i oglądałyśmy te programy, po prostu skakałyśmy po kanałach i a to, a to tamto, a to dlaczego ja, to trudne sprawy. Tak mi to mózg wyprało, że ojejku. Znaczy, ja ogólnie podziwiam twórców, bo wymyślają, czy tam dostają naprawdę fajne historie niektóre, ale niektóre są naprawdę banalne i chodzi mi o to, ile to pracy kosztuje. Z drugiej strony, to tak strasznie pierze mózg i tak strasznie nie wiem, co kogo rajcuje, tudzież cieszy w tym, żeby oglądać to, jak ktoś się kłóci. No ja na przykład jestem takim człowiekiem, który raczej kłótni unika, no chyba, że coś mi naprawdę na głowę chce wejść, no to... no nie ma, przebacz. Ale no generalnie rzecz biorąc, to raczej staram się, no, nie kłócić, tak? Dobra, tu mamy jakieś spanie. I następny mamy tutaj, i następny mamy tutaj. No, to mamy spoko, to zdążymy przez te 3 godziny. Myślę, że na tej stacji się prześpimy, ewentualnie na tej. Spoko, damy radę. Ja podziwiam pracę, którą włożyli, żeby to stworzyć, dopracować, znaleźć ludzi, bla, 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 bla. Ale to pierze mózg, po prostu pierze mózg, to niesamowicie. I bardzo nie podoba mi się to, że tam się bardzo, bardzo kłócą, tak? Wiadomo, Polska jaka jest, każdy widzi i Polacy lubią takie rzeczy. No ja wolę kłótni unikać i jak czasem to włączam i na przykład gdzieś tam mikro telewizor i słyszę to rozumiem, nie, wyłączam po prostu. Jak się ktoś kłóci, to nie. No ale po prostu same historie, niektóre naprawdę są fajne. Bardzo niski odsetek tych historii jest fajny. No a w ogóle a propos to jeszcze chciałam powiedzieć, że niektóre z tych historii są po prostu prawdziwe, bo wiem, że tutaj w miasteczku obok mnie był casting na aktorów i na historie, które mogą przedstawić w programie. Wiadomo, kasa i to musi jakoś spełniać jakieś kryteria i pewnie też no jakoś to przerabiają, tak? W sensie, no nie wiem, no, tak mi się wydaje, no ja nie znam się na tym i raczej znać się nie chcę, ale no sam pomysł, no ludzie to szybko łapią, naprawdę szybko to łapią, prawda? Chociaż nie wiem, co ludzi kręci w tym, że ktoś się kłóci, no. A tam się bardzo często kłócą i właściwie cały czas tam się kłócą i to jest trochę smutne, że ludzie lubią oglądać kłótnie. Nawet jeżeli są grane, to i tak są kłótnie i uważam, że to jest takie trochę smutne, płytkie, że tak ludzie do tego podchodzą. Ja bym wolała jednak obejrzeć jakiś program, nie wiem, przyrodniczy o zwierzakach, czy wiecie, czy o tym, jak sobie tam żyją.
czy o nowych jakichś gatunkach, wiecie, czy coś takiego sensownego, tak? A nie jakieś tam kłótnie i bzdety o zdrady. Kto zdradza w ogóle? Dla mnie zdrada to jest totalnym... No nie, no to jest dla mnie jakieś bezsensowne wydarzenie. Bo jeżeli z kimś jesteśmy, no to przejdziemy teraz do temat zdrad. Ładna skania po lewej, po prawej, po prawej, po prawej. Do zdrad. No to jeżeli jestem z kimś i chcę być z tym kimś i go kocham, albo jestem tym kimś, bo nie wiem, mam taki układ, a nie inny, bo są różne układy w życiu, ja to rozumiem. Ho. Mamy korek, mamy. To jeżeli z kimś jestem i godzę się na taki układ, jestem osobą dorosłą, więc jakby no nikt ze mnie się nie godzi, tylko ja, to dlaczego ja mam kogoś zdradzać, nie wiem, puszczać, puszczać kantem, bokiem i tak dalej, skoro, kurczę, no sama się na ten układ zgodziłam, tak? Dla mnie zdrada jest absolutnie rzeczą absurdalną. Ja sama zostałam, byłam zdradzana. Zostałam zdradzona 3 razy minimum, bo z 3 się przyznał. To było jakieś 10 lat temu. I oczywiście ja jako młoda jeszcze te zdrady mu wybaczyłam, ale nie, to był błąd, ogromny błąd. I bo jeżeli ktoś raz już zdradził, tak jest moje zdanie, to prawdopodobieństwo tego, że zdradzać będzie zawsze, jest bardzo duże. Bardzo, bardzo duże. Ale wiem, że są ludzie, znam takich pewnych ludzi, którzy, pewną osobę, która zdradzała, sama była zdradzana i zdradzała. Nie, no nie wierzę, no latają, no. No latają, no. No latają, no zobaczcie, no. Co za oszołomy, no. Przepraszam, granicę. Osoba, która zdradzana była bardzo, była źle traktowana w tym związku, ale kochała jako młoda dziewczyna i też sama zdradzała. I po prostu, co, zatrzymamy się tutaj na moment i zamknę okno, bo nie, czekajcie chwilę. Bo nie, po prostu. Pierwszy samolot dzisiaj, pierwszy samolot. Więc tak, zdradzała, była zdradzana i faktycznie znalazła swojego ukochanego. I proceder został zakończony, tak? Bo oczywiście nas skończyła z tym mężczyzną. Wyszumiała się trochę, musiała trochę się wyszumieć, poniekąd ją rozumiem. Ale potem znalazła swojego ukochanego, jest z nim w szczęśliwym związku i wiem, że nie zdradza, tak? Po prostu wiem, bo się gdzieś tam przyjaźnimy. Tak czy inaczej, ja uważam zdradę za totalny absurd, bo jeżeli się z kimś jest, no ja rozumiem, że mogą, nie wiem, posić hormony i tak dalej, no ale... Kurde, no kurde, ziewanie zaraźliwe. Ja nie rozumiem, czy ktoś, no bo na przykład moje tłumaczenie mojego, któregoś tam byłego z kolei, było takie, że no, ale widziałem cię przed oczami. Co? What the fuck w ogóle, chłopie? Także wiecie, no... Mówię, to nie jest w ogóle dla mnie tłumaczenie. Zdrada dla mnie jest czymś, co oznacza, że jeżeli mnie zdradziłeś, to znaczy, że się rozstajemy niestety, bo to tyle. No ja do tego mam taki stosunek, powiedzcie, jaki wy macie stosunek do tego. Ogólnie chciałam powiedzieć, że bo to już nie koniec zdrad. Temat o zdrad oczywiście. Że chciałam powiedzieć, że ETS-ek ma formę audiologów na różne tematy, ale widzę, że udzielacie się pod nim trochę marnie, że tak powiem. A nagrywam to dla was, bo prosiliście mnie o to, tylko że wy mnie prosiliście, tylko teraz jakby udział pod filmami czy wypowiedzi na różne tematy są, właściwie to ich nie ma, także trochę smutno. Jeżeli tak dalej będzie, to zakończymy serię ETS-ka, bo nie widzę sensu, ja sobie będę jeździć prywatnie i nie będę nagrywać. Także taka informacja. Dla mnie ETS jest po to, żeby sobie pogadać na różne tematy, które mnie tam gdzieś tam trapią w danym momencie. Nie to, gagatku. W danym momencie, czy mam na to jakąś tam, powiedzmy, wizję aktualnie. Musimy wytrzymać. I uważam, że lepsza jest taka forma,
niż forma obrazka i po prostu dialogu, tak? Wolę ETS-ka, który gdzieś tam zajmie wasze oczy i uszy i może się skupić na tym, co mówię, ale w razie widzę, że skupienia nie ma. Nie ma. Dobra. Jeżeli chodzi o zdrady, dla mnie to jest totalny absurd i dla mnie równa się to z rozłąką, raczej z rozstaniem. Rozłąka może być na jakiś tam czas. Dlatego, że ja nie jestem osobą jakąś tam, która musi mieć z mega jakąś rozrywkę. Jedź. Rozrywkę w tego typu. Ja mam rozrywkę z moim jedynym mężczyzną i mi to wystarczy. Absolutnie. Ja nie potrzebuję naprawdę więcej. Dlatego temat zdrad, czy adrenaliny, czy czegoś takiego jest absolutnie obcy. Jeżeli komuś brakuje adrenaliny, niech sobie skoczy na spadochronie, czy czymkolwiek tam, bungee i tak dalej. No nie wiem, niech się potnie i zobaczy, czy przeżyje. No tak, muszę tak powiedzieć, tak? Słuchajcie, jak komuś brakuje adrenaliny. Oczywiście nie namawiam, tak? Żeby nie było to, bo żart i ironia, bo żeby ktoś nie powiedział, że to moje złoka, ty jesteś zła, bo namawiasz. Nie, po prostu uważam, że jeżeli chodzi o temat zdrad i łamania serc, to nie jest dobry sposób na zapewnienie sobie adrenaliny. A tu jest parking teraz, bo już od razu widzę, że mamy znak na parking. To sobie od razu jedę. Powleczemy się za tym przed nami kolegą. Ale uważam, że zdrady są bardzo, bardzo, bardzo złe i absolutnie nie powinno ich być, bo nie jesteśmy bezmyślnymi zwierzętami, które mają po prostu tylko instynkt. Jesteśmy ludźmi, którzy mają po coś ten rozwinięty mózg, żeby go używać. No chyba, że jest ktoś, kto po prostu wybiera sobie taki styl życia, że po prostu nie ma nikogo, śpi z kim chce, robi co chce i tak dalej. No to jestem w stanie zaakceptować, tak? Mam też takiego znajomego i... Aj, shit! Dobra. Mam też takiego znajomego i ja to rozumiem, nie mam tego żadnych ale. No ale coś jeszcze się z tego... co, że śmieję czy żartuję, ale po prostu mówię, no, baw się, tak? Ale to jest jego wybór, on żadnego serca jakby nie łamie, on o tym mówi prosto z mostu i tyle, no. A jeżeli ktoś ma osobę ukochaną, powiedzmy, ale żeby wyjechali, osobę ukochaną, powiedzmy, i tą osobę ukochaną, którą niby kocha, powiedzmy, że kocha, tak, pod publiczkę, zdradza na boku, ma inną... Auć, nie widziałam tego samochodu, cholera. Ma inną, tudzież ileś tam innych. To jest dla mnie bardzo złe, bardzo, bardzo złe. A w ogóle to chciałabym powiedzieć, że ostatnio właśnie było w radiu mówione, że pewien gościu miał 17 kobiet. 17 kobiet, rozumiecie, to jest dla mnie mętlik i masakra. No już dawał radę, nie? Oczywiście. Ale no, sypnęło mu się wszystko po tym, jak złamał coś tam, stało mu się wypadek miał, czy coś tam i trafił do szpitala i te wszystkie 17 kobiet do niego przyszło. Oj, masakra, współczuję, bo tak jak się kobiety zbiorą, chociażby dwie, czy trzy, no to jest już ciężko, ale 17 to gehenna jakaś. Także wiecie, masakra. No uśmiałam się, my trochę klatkuję, ale już usunęłam pliki z kompa, bo miałam bardzo mało miejsca na dysku C, może to od tego zależy. Usunęłam te pliki z kompa i powinno być lepiej, ale widzę, że troszeczkę jeszcze klatkuje. Dziwne jest to, że przy innych grach mi nie klatkuje. Nawet jeżeli nagrywam sobie próbnie, czy GTA, czy cokolwiek innego, to mnie nie klatkuje, tylko tutaj gdzieś tam coś się dzieje. No tak dziwnie. Teraz przestanie. Także dla mnie zdrada jest bardzo złym... dla mnie jest to jest w ogóle ciężki temat, który naprawdę trzeba sobie przemyśleć i pokładać w głowie. No albo jestem dojrzały i cuduję się na jedną kobietę, albo chcę być w związku poligamicznym i ona ma sobie kogoś na boku, ja mam na boku. Dla mnie to jest chore, no ale są tacy ludzie, są takie układy. Jak już mówiłam, ja to rozumiem, że są układy różne. Chociaż ja, znaczy rozumiem, że są układy, ale nie rozumiem pobudek. Może w ten sposób. I po prostu, wiecie, no ale jeżeli... Chodzi mi o taką typową zdradę, tak? Macie kogoś, kogo pod publiczkę, powiedzmy, kochacie, o Jezu, jest szczęśliwy i tak dalej, tak? Już się macie pobierać, nie wiem, cokolwiek innego, a na boku nagle wam się zachciało kogoś innego mieć. No kurde, co? To jeżeli ktoś się męczy w związku, to niech sobie z tym albo jakoś poradzi,
tak aby to rozwiązać te problemy, porozmawiać, zmienić siebie, zmienić kogoś. Albo niech z tego związku zrezygnuje. Nara i robi co chce, tak? I chroni się gdzie chce, z kim chce, po jakich klubach chce, no. Takie jest moje zdanie. Ale jeżeli mamy już jedną osobę, bo ludzie łączą się w pary, takie jest z natury, no to jeżeli mamy już jedną osobę, no to po kiego sobie utrudniać życie? Nie rozumiem i nie zrozumiem i nie chcę rozumieć. O tyle, o ile rozumiem, że może się komuś podobać, podobać jakiś mężczyzna, tak, spodobać się może, ale powinna być w głowie taka lampka, aha, hello, mam swojego mężczyznę, jego znam, jego kocham, jego szanuję i td. I tp. Nie wiem, czy koło mnie coś jedzie, czy nie, chyba jechało coś koło mnie. I tyle, no. Koniec z zdradą. To jest taka smycz, która mówi, haha, nie. Ja tu mam swoje słoneczko. Dobra, jedzie, sobie tutaj wbiję. Bo ten tu jedzie ładnym, białym, ciężarowym, tylko że on jedzie powolutku. No. Także a propos właśnie zdrad, wolowość zresztą. Zdrad i programów Dlaczego Ja, to właśnie coś w tym stylu mi się nasunęło. No programy są, niektóre historie są fajne, niektóre historie uczą dużo, nawet można powiedzieć, dobrego, szczególnie młodszych widzów. A niektóre są bardzo, moim zdaniem, też szkodliwe, zależy jaki, co i gdzie, która historia i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, uważam, że większość z nich jakiś tam morał ze sobą niesie. Przecież ja zdecydowanie wolę... Nie opakuję się tutaj. Wolę... Siedź! Dobra. No nie, po co zwolnił, żeby... Jesteś, jak mnie to wkurza. Po co zwolnił, żeby mi przyspieszyć i zmienić pas. Ja zdecydowanie wolę zakończenia oczywiście pozytywne i happy end tak zwane, niż te negatywne, no ale... Dla każdego coś miłego, tak? Telewizja musi się dostosować poniekąd. Nie ma wyjścia, telewizja musi się dostosować. Na przykład taki serial typu jakaś tam Szkoła Życia, czy tam Nasza Szkoła, czy tam coś tam. Fajnie to, fajnie o tym opowiada niektóry krytyk. No tam są takie niektóre fejki, że faktycznie można się po prostu pośmiać. Ale są naprawdę bardzo nieliczne odsetek jest takich odcinków, które coś tam za sobą niosą. I moim zdaniem gdzieś tam coś tam, jakiś morał w sobie mają, tak? Pytanie tylko na ile widz jest inteligentny i ten morał odczyta, a na ile skupi się tylko i wyłącznie na kłótniach i tym, że się po prostu żrą i chlają i zdradzają i tak dalej, tak? Wiecie o co mi chodzi. Także programy Dlaczego Ja może nie są jakieś tam bardzo, bardzo, bardzo złe, bo widziałam gorsze programy, już nie będę mówiła jakich typów. No tylko tyle, że piorą bardzo mózg i no strasznie się tam ludzie kłócą. Aktorzom i tak dalej. Marne aktorstwo tam jest, no niestety. Chociaż niektórzy, wiadomo, no, coś tam są, prezentują i nawet chyba były takie osoby, które jako aktorzy właśnie z takich programów wybiły się na większą skalę, większe deski, że tak powiem. No i bardzo dobrze, tak? To znaczy, że nie tylko liczy się znajomość i łóżko, tylko ojej. Tylko faktycznie, jeżeli kogoś wyłapią z castingów, no to może się ktoś znaleźć, to jest bardzo dobry w tym, co robi. O, się nagadałam o tym, dlaczego ja i zdradach. Takie tematy znowuż poważne. Nie wiem, naprawdę ja już myślałam sobie, jak ja zostałam zdradzana, zostałam zdradzona, myślałam o tym bardzo poważnie i z jednej strony może no nie wiem, może kogoś to pociąga, że jest coś nowego, że się kurde chodzi na randki, chrzani i tak dalej, ale z drugiej strony, jeżeli mamy kogoś, kto jest, tylko ja jestem tylko osobą bardzo ostateczną, tak, jeżeli mam już kogoś, kogo znam, kogo kocham, z kim żyję, tak, z kim pracuję nad sobą i nad nim, wiecie o co chodzi, znam tą osobę, to mnie to bardziej pociąga niż jakaś nowa osoba, z którą mam mieć problemy, albo wychowywać ją, wychowywać siebie, bo ona ma inne priorytety niż ta osoba, z którą teraz jestem. To dla mnie to jest właśnie takie, no nie, po prostu nie, wolę jednak z tą osobą, z którą teraz jestem, aha, my to skręcamy, dobra, z tą osobą, z którą teraz jestem, pracować nad tym, co już mamy, a nie zacząć wszystkiego od nowa i tak w kółko. No dla mnie to jest właśnie takie, no złe. Czy ja cię teraz zahaczę? Nie, super.
Dobra, to także przy przycisnęcie na gaz. Ale spoko. Widzę, że takie małe korki tutaj są, no ale to damy radę. Dobra, sobie klikniemy tutaj. O, hamulcuj, hamulcuj. No co tam już migasz, tam migasz? Przecież już skończyłeś migać, powinieneś skręcać, tam powiedzieć. Powinien już dawno skończyć migać, moim zdaniem. Widzę, że dużo osób lgnie, komputerów lgnie do roztoku, więc trzeba uważać i się zmieścić ładnie, ładnie. No i także, moi kochani, udzielajcie się pod odcinkami, bo jeżeli tego nie będzie, a pod ostatnim odcinkiem są aż 3 komentarze, to rezygnujemy z serii i nie ma sensu i no. Serii, no w sumie to są dla mnie są audiologi, tak? Powiem szczerze, że zaniedbałam mój kanał, bo muszę porobić miniaturki, intro mam zrobione do ETS-ka. No ale jeżeli tak dalej będzie, jak będzie, jak jest teraz, to intro będzie zrobione. Intro nie, nie mam zrobionego intro, mam nagrane te filmy. Dobra. A to jeszcze nie jest zjazd do Roztoka był, to był jeszcze na autostradę jakąś tam. Do Hamburgu, dobrze widziałam. Też ciągną. Okej. Lecimy powoli. O, ale się przycięło mnie teraz, widzicie? Ja nie wiem, nie ogarniam tego. Ups. Dobra, teraz my będziemy skręcać w lewo. Więc możemy sobie zmienić pasek na lewy. I sobie dolecimy spokojnie do światełek. No to musimy sobie, o, przyhamować. No to nic. O Jezu! Nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. No i teraz jak ja mam kierować normalnie? Wypadek mam, no. Coś mi tu ma... Coś może zmieścimy się tam z tyłu? Zmieścimy się, tylko z przodu się nie zmieściłam, no dobra. Bardzo nieładnie, ale mnie po prostu tnie i trochę się źle kieruję. Dobra. Dawno nie byłam na tym multi w końcu, jestem ciekawa, co tam się zmieniło. Proszę cię, miałam tutaj jechać? Nie tutaj, Boże. No tak, tak, fail za failem, failem pogania. Tu nikt, a tu nie wiem. Dobra, jedziemy. Czuję się gra trochę uspokoiła. Tutaj. Moja droga panny, no. Okej, będziemy sobie parkować. Będę się starać zaparkować ładnie. W miarę ładnie chociażby. O, oczywiście z boku gdzieś podjechałam. Dobra, zaciszam grę. Ja nie umiem tak jak wszyscy umią. Ładnie. Umieją, Elgin, umieją, a nie umią, ty. Rozumieją, umieją. Czy my coś z tego wykrzesamy? Powinniśmy coś wykrzesać. Dobra, widzę, że już parkujemy obok. Parkujemy pięknie, ładnie parkujemy, tylko że obok. Mój problem, parkowanie ładnie, ale obok. Niestety. Dobra. Już damy radę.
Na 10 razy, ale damy radę. Okej. Złamali my się w tę stronę. Okej. Nie będziemy się oszczędzać. No i pięknie, może być. Chyba może być. Ile mam jeszcze czasu? Ile mam uszkodzeń? 1%. Nie! Nie wierzę! Dobra. No ale tak, nie wierzę. Mamy 1%. Musiałam zatrzymać zagranie, bo coś mi nie pasowało, ale już jest okej. Okay. Mamy 1% uszkodzeń. Mamy czasu jeszcze 7 godzin. Wow, ale to do przerwy na odpoczynek, do pauzy. Czas 1.50, więc nie jest źle, absolutnie. No, dobra, także to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i bardzo było mi miło znowu was gościć w moim Volvusiu. No, jak się nie będziecie, kurczę blade, no, udzielać, to zakończymy Volvusiowanie. Będę jeździć sobie sama. Ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się, pa.